Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj spotykamy się na komentowaniu już trzeciego odcinka Tańca z Gwiazdami. Dzisiaj przed nami odcinek do muzyki ABBA, także bardzo się cieszę, jestem ciekawa, co nam tutaj dzisiaj nasze pary zaprezentują. W poprzednim odcinku pożegnaliśmy Kasię i Adama, także zobaczymy, kto odpadnie w trzecim odcinku Dancing with the Stars. Jeśli chcecie obejrzeć cały odcinek, to zapraszam Was, na dole macie link, a my od razu przechodzimy do pokazów tanecznych. Przed nami Czacza w wykonaniu Sary i pana Krzysztofa. Patrząc na poprzednie pokazy pana Krzysztofa i Sary, w tym to tango, które zdobyło 40 punktów, myślę, że Czacza będzie naprawdę dla pana Krzysztofa bardzo, bardzo łatwa. Czacze zatańczy para numer 3, Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Dziwne obuwie ma Sara. I tak jak w przypadku pani Dagmary mówiłam, że ma ona prościej, tak tutaj szczerze wątpię, że Sara dobrze się czuje w tym obuwiu, że jest ono dla niej wygodne. Widać, jakby było bardzo, bardzo sztywne. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Sara będzie człapać w tych butach. No, ja przynajmniej tak to sobie wyobrażam. Gdyby mi dali takie kalosze, no bo trzeba to tak nazwać, to ja bym po prostu tą czaczę człapała. Także tutaj akurat te buty na plus dla Sary nie są. Chciałabym zaznaczyć, że piosenka jest bardzo trudna. Ona jest tak monotonna, że tutaj trudno nagle wyskoczyć w powietrze, zrobić jakąś akrobację, a mam wrażenie, że te poprzednie pokazy w poprzednich odcinkach miały takie kulminacyjne momenty w tej muzyce i można było właśnie zrobić coś, co zaciekawi widza. A tutaj mamy taką monotonię i widzę tak samo ten taniec, ale w ogóle mnie to nie dziwi, ja tak samo bym zatańczyła. U pana Krzysztofa rewelacyjnie się tutaj kręcą bioderka. Na pewno plus za to, że było tutaj dużo czaczy. To się nie zdarza w Tańcu z Gwiazdami. Tym bardziej w tej edycji mam wrażenie, że po prostu każdy stawia tak wysoko poprzeczkę, że robią takie akrobacje, takie figury, które robią fajne wrażenie, ale nie nadają się na przykład na turnieje tańca towarzyskiego. A tutaj mam wrażenie, że 70% tej choreografii, jak nie więcej, nadawałaby się normalnie na turniej. Także duży plus za to, ale czy o to tutaj chodzi? Myślę, że nie za bardzo. Tutaj już się bym nie spodziewała takiej super, super punktacji, bo było to faktycznie monotonne. Ale ja osobiście nie wiedziałabym, jak to inaczej ugryźć. Bo jakby latali po tym parkiecie, muzyka by była monotonna, a oni tu nagle akrobacja, to, to i to, nie byłoby to w ogóle w muzyce. Nawet nie w rytmie, o ile w melodii. Nie pasowałoby to do tego, co byśmy słyszeli. Także tutaj naprawdę trudne zadanie mieli Sara z panem Krzysztofem. Jeszcze to zwolnione zakończenie, gdzie Czacza jest, wiecie, taka staccato, mocna, impact, mocne ruchy i tutaj jeszcze to zwolnienie. Mi mózg by wysiadł. Jak ja bym dostała taką piosenkę, to powiem Wam, wysiadłby mi mózg, ja bym nie wiedziała, co zrobić. Mamy Czaczę, mamy strasznie monotonną piosenkę. Tutaj faktycznie plus dla Sary, że ona dużo tej Czaczy tutaj włożyła, bo mamy przynajmniej co oceniać. Thank you.
najbardziej mi się podobały twoje lockstepy, twój czek, to ci wszystko... Lockstepy, kolano za kolankiem, no profeska po prostu. To jest zasługa Sary. Nie było tak spektakularnie jak ostatnio, ale było całkiem przyzwoicie. Bardzo ładne biodra, też ramiona, fajne izolacje, więc to było bardzo dynamiczne. Ten taniec był radosny, naprawdę podobał mi się. Mega podoba mi się. Tylko jedna rzecz. Jest takie ćwiczenie w parkach, na siłowniach, takie są siłownie na świeżym powietrzu, gdzie często... Dokładnie. I rotacja w biodrach w czaczy musi występować. Troszeczkę było mniej tej rotacji. Do wszystkich uwag tutaj się zgadzam. U pana Rafała mam wrażenie, że to jest takie wymyślone... Żeby było, żeby coś powiedzieć. Ja tutaj nie widziałam naprawdę gwiazdy, dużo gwiazd już tańczyło czacze. I u pana Krzysztofa jako jedyna w ogóle oczy mi się skierowały na biodra. A tutaj pan Rafał mówi, że a, takie ćwiczenie na siłowni, żeby trochę bioderka. To właśnie moim zdaniem inne gwiazdy powinny robić to ćwiczenie. Bo u pana Krzysztofa przynajmniej te biodra było widać. Zanim poznamy punktację jury, spójrzmy jeszcze na stylizację. To, co mi się podoba, to kolor. Bardzo mi się podoba, że tu jest żywy. Tak mi się kojarzy z Abbą. Właśnie takie satynowe materiały. Super koszula pana Krzysztofa. Według mnie on ją jakoś ograł. Wyglądało to tak śmiesznie, bardziej zabawnie, bo w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jeśli chodzi o Sarę, no to gdyby nie te buty, mogą one nawiązywać do jakiegoś teledysku, ale mimo wszystko uważam, że okej, tutaj mamy Sarę. Wydaje mi się, że nie był to dla niej jakiś mega, mega problem, ale gdyby ubrali gwieździe takie buty, no to myślę, że byłoby naprawdę kiepsko. Ale co mi się podobało, to taki akcent na oczach jeszcze żółty tutaj Sarze. Bardzo fajnie to wyglądało, tym bardziej, że ona jest blondynką i to tak, no, wygląda jak takie słoneczko. Do czaczy jak najbardziej taka sukienka jest okej. Mieliśmy na dole ruch poprzez odpowiednie wycięcie materiału. Bardzo fajnie to się ruszało, kolor super. Też widzimy różne takie fajne wycięcia na tej sukience. Także uważam, że stylizacja jak najbardziej udana. Delikatnie mi przeszkadza osobiście różnica koloru między sukienką Sary a koszulą pana Krzysztofa. Bo mam wrażenie, że koszula pana Krzysztofa jest w takim bardziej bananowym odcieniu, a sukienka Sary jest taka stricte neonowo-żółta, ale to takie moje małe spostrzeżenie. Ogólnie uważam, że jest i w klimacie Abba, i dostosowane do czaczy. Super stylizacja. Rafał Maserak. 7. Ewa Kasprzyk. 9. Tomasz Wygoda. 7. Iwona Pawlowicz. 6. I mamy 29 punktów. Ja powiem wam, że też bym oscylowała gdzieś tam pomiędzy właśnie tą 30, bo technika pana Krzysztofa naprawdę mi się bardzo podobała w czaczy, ale z drugiej strony wylosowali tak ciężki utwór do ogrania, więc według mnie tutaj zabrakło jury trochę takiego aspektu wow, które podniosłoby troszeczkę punktację. A przed nami para numer 2, czyli pani Anita Sokołowska i Jacek Jeszkę. Ostatnio prezentowali nam Jive'a, więc dzisiaj czekamy na jakiś standard. Walca angielskiego zatańczy para numer 10. Anita Sokołowska i Jacek Jeszkę. Na wstępie już powiem, że przepiękne piwoty. Miały naprawdę taki polot, były tak lekkie w odbiorze. I ja powiem wam, że jeszcze jak tańczyłam tańce standardowe, to bardzo długo uczyłam się piwotów. Bardzo długo. No i tutaj znowu muszę powiedzieć, że przepiękna frekele. Zazdroszczę tej piosenki. Kocham tę piosenkę, naprawdę. Jeśli chodzi o to małe zawahanie, nie zwracałabym tutaj uwagi. Fajnie z tego wybrnęli i od razu przeszli do takiej szybkiej figury. Podoba mi się kontrola. Bo można zrobić sobie, wiecie, takie helikopter, szybki, mocny, wszystko super i odstawić partnerkę na miejsce. Ale tutaj wyczynem było to, że oni zwalniali.
Przepiękna choreografia. Mnie bardzo wzrusza, pasuje do tej piosenki, pasuje do walca angielskiego, pasuje do tego całego wystroju, czyli miało być tak romantycznie, tak po prostu, no, wzruszająco. No i ta figura, jeśli w ogóle ją można nazwać figurą, to puszczenie rąk i znowu zbudowanie tej ramy. W ramach ciekawostki Wam powiem, że ja normalnie to ćwiczyłam na szkoleniach. W taki sposób sprawdzaliśmy, czy nasza energia jest tylko skupiona w naszych rękach, czy trzymamy się siebie kurczowo w rękach, czy właśnie tak jak być powinno, trzymamy ciało do ciała. I to właśnie w taki sposób sprawdzaliśmy. Puszczaliśmy ręce i sprawdzaliśmy, czy nic się w naszej pozycji ciała nie zmieni. Jeśli na przykład ktoś się zachwiał, no to mogło oznaczać właśnie, że gdzieś za dużo energii było skupionej w górze. Więc tu szacun, bo spójrzmy na to, że pani Anita stoi w pozycji otwartej, to po pierwsze, bo dużo łatwiej jest to zrobić w pozycji zamkniętej, a po drugie, spójrzmy na to, że pani Anita stoi na palcach. To jest mega trudne, także naprawdę uważam, że tutaj super im się to udało. Wydaje mi się, że na końcu miało być po prostu zwykłe wyjście do promenady i pani Anita, stojąc w takiej pozycji, powinna wyjść prawą nogą. Wyszła lewą, więc tutaj musiała sobie troszeczkę nadrobić, coś tam się pokićkało. Ale mimo wszystko, po pani Anicie w ogóle tego nie widać i to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że tutaj jury doceni panią Anitę, bo naprawdę przepięknie się zaprezentowała. Też jeśli chodzi o te techniczne aspekty, według mnie naprawdę było tu bardzo mało takich niedociągnięć. Przepięknie wykonana sekwencja z walca angielskiego. Tutaj mamy też lekką dysproporcję, jeśli chodzi o wzrost, a rama była super, pani Anita cały czas po swojej stronie. Zresztą mam wrażenie, że Jacek, jak i Hania, czyli jego życiowa partnerka, bardzo dobrze standardowo tutaj szlifują te gwiazdy. Oni już są naprawdę długo w Tańcu z Gwiazdami, także mają pewne już pojęcie, doświadczenie, ale naprawdę nie widziałam ich pokazu, gdzie gwiazda zatańczyłaby masakrycznie standard. Zawsze jest to na bardzo wysokim poziomie. Ani, proszę bardzo. Wiesz co, ja uwielbiam, kiedy w tym programie mogę powiedzieć o czymś, co występuje rzadko, bo większość par w ogóle tego nie tańczy. A mówię tu o Swayu, który wystąpił w tym walcu angielskim. On występuje raz na jakiś czas. Także bardzo Ci dziękuję. Cieszę się, bo usłyszeliśmy bardzo dużo pochwał. Nawet pani Iwonka powiedziała o Swayu, co jest naprawdę, jeśli chodzi o levele w akcji walca angielskiego, na bardzo wysokim szczeblu. Także jeśli już mówimy o takich rzeczach, to naprawdę było to na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Zobaczymy, jak z punktacją. Rafał Maserat. 8. Ewa Kasprzyk. 10. Tomasz Wygoda. 9. Iwona Pawlowicz. I tak starzy zawsze wina teściowej 8. 35 punktów jak najbardziej zasłużone. Bardzo mi się podobało. No sama piosenka tutaj dała im możliwość do stworzenia naprawdę przepięknej choreografii i została taka stworzona. Także tutaj wszystko po prostu zostało super wykonane. Bardzo się cieszę. A my jeszcze powiemy sobie troszeczkę o strojach. Jeśli chodzi o sukienkę pani Anity, jest ona piękna, jest ona w klimacie. Jest biała, mamy tutaj pióra, ale za mało tych piór. Według mnie, słuchajcie, gdybym ja miała to projektować, to usunęłabym w ogóle górę, usunęłabym rękawki, dałabym bardzo dużo tutaj piór na rękach. One mogłyby nawet zwisać. Bardzo dużo, żeby było właśnie tego pierza u góry. Troszeczkę mi tego zabrakło. Według mnie była ona skromna. Ale z drugiej strony, patrząc na panią Anitę, pasują jej takie rzeczy. Ona dobrze w takich rzeczach wygląda. Także tutaj też rozumiem projektantów, że dostosowali tą suknię do pani Anity. Ale ja tak mówię po prostu od siebie, że mi tutaj brakowało troszeczkę więcej ruchu, żeby ta suknia nam dawała. Może właśnie u góry tutaj pióra by troszeczkę dały więcej ruchu. No i jeśli chodzi o frak, tutaj nie ma się co czepiać. Frak taki, jaki możemy spotkać na turnieju tańca towarzyskiego. Wszystko super wyglądało. Plus za fryzurę pani Anity, ponieważ ona stała w miejscu. Zobaczcie, ona jest tak przylakierowana, że nam nie latały włosy w walcu angielskim, nawet pomimo wychylenia w ramię, a mimo to były one rozpuszczone. Także fajny pomysł z tymi włosami. Jeszcze tutaj właśnie jedno ucho odsłonięte. Bardzo elegancko. Super. A przed nami następna para, pan Kamil Baleja i Magdalena Perlińska.
Ostatnio widzieliśmy ich w tańcach standardowych. Powiem szczerze, że ja mam mieszane uczucia co do tych tańców, ale wydaje mi się, że pani Magda tutaj odnajduje się idealnie w łacinie, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie już dużo, dużo lepiej. Jaifa zatańczy para numer 9, Kamil Baleja i Magda. Poszaleli tutaj z tą peruką. Ja rozumiem, że ABBA, ale to mi bardzo przypomina. Był kiedyś taki film, to były chyba pingwiny z Madagaskaru, albo po prostu Madagaskar, gdzie oni byli w cyrku. I ktoś też miał bardzo podobną perukę. Dalena Perlińska. No i następna bardzo ciężka muza. Kurczę, tutaj mamy Jaifa, oni są tak poprzybierani, bardzo szalenie. A muza nie dość, że jest wolna, to jeszcze śpiewana po prostu jak po imprezie. I naprawdę trudno stworzyć do takiej piosenki jakąś sensowną, energetyczną choreografię Jaifa. Trudno mi to oceniać, wiecie, powiem wam szczerze, bo nie jest to ani moja sceneria, ani piosenka. Piosenka jest super, chodzi mi bardziej tutaj o wykonanie. Ani stroje, tutaj ciężko mi się gdzieś tam na to patrzy. Nie wiem, czy to ma iść właśnie w taką stronę, jak Filip z Hanią mieli minionki. Czy to ma iść totalnie właśnie w taką śmieszną stronę, ale mi się tutaj nie chce z tego śmiać. Jest to wykonane, tak troszeczkę bym powiedziała, niechlujnie. Ja też muszę się przyznać, że nie jestem fanką choreografii, które wymyśla pani Magdalena, może jeszcze ktoś. Nie do końca tutaj się orientuję, kto wymyśla tę choreografię, ale myślę, że w głównej mierze jest to pani Magdalena. Ja tutaj nie widzę historii. Dla mnie mimo wszystko od początku choreografii do końca powinna się utworzyć jakaś historia. A tutaj raz mamy to, raz mamy coś innego, nie ma to ładu ani składu. Ale mimo wszystko tańczą oni Jaifa, także oceńmy sobie troszeczkę tutaj z Jaifa. I jeśli chodzi o techniczne aspekty, bardzo rzucają się w oczy tutaj stopy pana Kamila. Niedopracowane, ponieważ jak robimy kick, są to kroki, w których noga idzie góra, dół, góra. Tak jakbyśmy troszeczkę odbijali piłkę do koszykówki. Zawsze mi to było tak tłumaczone, że noga właśnie robi takie odbicia. No to w tych krokach zawsze, ale to zawsze, noga powinna być maksymalnie obciągnięta. A tutaj cały czas pan Kamil był na fleksie. To mi troszeczkę przeszkadzało. Jeśli chodzi na przykład o krok podstawowy w Jaifie, no to tutaj pan Kamil tą techniką nas nie rozpieszczył. Na przykład w porównaniu do pana Krzysztofa, no lockstepy były super. A tutaj krok podstawowy Jaifa niedopracowany. Patrząc na ten pokaz, mam wrażenie, że oni połowę tygodnia trenowali, połowę byli na wakacjach, przyszli tutaj i bardzo dużo rzeczy tutaj po prostu nie pykło. Mam takie wrażenie, także zobaczymy, co powiedzą na to jury. Serce było, dusza była, taniec przyjdzie w swoim czasie. Było zabawnie, ale to jest ważne. Mamy koło i mamy kwadrat. Mamy linię pionową kręgosłupa, uwaga panie, i linię poziomą ramion. Możemy to rozciągnąć i czuć narożniki i diagonale. Ty masz duże ręce i kończyny i to jest twój atut. Wykorzystuj to, więc miej świadomość, gdzie sięgają twoje kończyny, ponieważ robisz coś takiego. Tak uroczy byłeś dzisiaj, że te haczykowate nogi, które nie powinny występować dalej w tym Jaifie, zakryłeś, nie przykryłeś, bo pamiętaj, taniec jest ukojeniem dla duszy, ale killerem dla stóp.
Mam wrażenie, że od jury nie za dużo tutaj się dowiedzieliśmy. Pani Iwonka zwróciła uwagę na te haczykowate stopy. Właśnie to, co Wam mówiłam o tym fleksie, to właśnie o to chodzi. Każdy tutaj podkreśla, że była dłuższa, że był uroczy. Ja bym tutaj bardziej podpunktowała, co tu nie pasowało, bo naprawdę jak na tą edycję, a ona jest naprawdę mocna, słaby pokaz. Rafał Maserak. 6. Ewa Kasprzyk. 8. Tomasz Wygoda. 6. Iwona Pawłowicz. 5. I w rezultacie mamy 25 punktów, co według mnie jest i tak wysoką oceną. Wydaje mi się, że tutaj jury i tak troszeczkę podciągnęło te punkty. Ale zobaczymy, jak to się będzie miało do oceny innych par. A my jeszcze nie zapominajmy o stylizacjach. Ja powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. Magda wygląda super. Magda po prostu odnajduje się tym strojem, w tym klimacie ABBA, wszystko tu jest na miejscu, pasuje to do Jive'a, mamy frędzle, jest na srebrno, jest ponadczasowo, a pan Kamil wygląda po prostu źle. Miało być śmiesznie, według mnie wyszło po prostu źle. Ja na miejscu pana Kamila czułabym się pokrzywdzona, ale może on się w tym odnalazł i właśnie cieszył się, że mógł się tak wyróżnić. I czwarta para w dzisiejszym odcinku, Roxy Węgiel, Michał Kasin. Tutaj w ramach przypomnienia jeszcze powiem, że ja oglądam ich występy, ponieważ bardzo wspieram Michała i zawsze będę co tydzień siadała przed telewizorem i oglądała ich występy, także ja już mniej więcej wiem, co tu się będzie działo. Nie oglądam reszty, zawsze Przemek mnie woła, żebym po prostu nie wyrobiła sobie już opinii na temat innych pokazów, no ale tego, przepraszam bardzo, nie mogę ominąć. Także zobaczmy, co tutaj będzie się działo. Paso Doble zatańczy para numer 5, Roxy Węgiel i Michał Kasin. Ja nie chcę, słuchajcie, żeby to wyszło tak, że ja po prostu nagle przechodzimy do Roxy i Michała i ja po prostu tutaj zachwyt niesamowity, ale no jest się czym tutaj zachwycać. Przepiękna figura i wiecie, co mi się najbardziej podoba? To, że Michał ją po prostu położył jak na łóżko, jak po prostu na jakieś piórko. To jest bardzo trudne, to wymaga takiej kontroli. Ja jestem w szoku. Jak to widziałam pierwszy raz, jestem w szoku, jak to widzę teraz. Jest to w ogóle tak niestandardowa figura, bo wiecie, kiedy już któryś raz widzimy, jak partner, partnerkę obraca, a ona tam lata po tym parkiecie, to jest już oklepane. Ale tutaj mamy coś nowego, mamy coś świeżego. Ja się tutaj raczej będę dzisiaj zachwycała. Plus tutaj dla Roxany za doprostowaną nogę z tyłu. Dla mnie zawsze to było trudne, żeby z tyłu też mieć tą kontrolę, też mieć tą siłę w nodze. Ja tutaj nie chcę odbierać Roxanie, ale trudno mi się troszeczkę na niej skupić, bo Michał tutaj bardzo dużo zabiera uwagi. I nie wiem, czy to błąd, czy nie. Nie wiem, czy Michał coś za to może. Powiem Wam tak, rzadko to mi się zdarza, ale nawet nie chce mi się tutaj komentować tego. Ja bym chciała bez przerwania to po prostu oglądać, jest to ciekawe. Zastanawiam się, co się za chwilę stanie. Ich choreografie są tworzone w taki sposób, że mi się chce to dalej oglądać, nawet nie chce mi się tutaj przerywać, żeby coś powiedzieć. Jeśli chodzi o pierwszą taką pozę, gdzie Roxana miała rozłożone ręce i Michał ją trzymał, to tutaj szacun dla Roxany, że ona tak spięła ciało, że utrzymała się w takiej pozycji, bo to ona musiała tutaj taki press wytworzyć, żeby się utrzymać. Michał tylko gdzieś tam u góry ją trzymał. Oczywiście cały ciężar praktycznie był na Michale, ale tutaj też jest ważna kwestia partnerki, żeby ona odpowiednio spięła ciało.
ta pozycja, tu jest wszystko tak dograne. Ja na ich miejscu bym sobie screena zrobiła i po prostu ustawiła na tapetę. Takie jest to piękne. Tak już po obejrzeniu całego tego pokazu muszę powiedzieć, że Roxana jest super, super zdolna. Bo nie każda gwiazda, ba, więcej gwiazd niż mniej, by tego nie zrobiło. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, ile tutaj pracy zostało wykonanej ze strony Roxany. To jak zaczęliście i to jak zrobiłeś pierwsze partnerowanie, jak położyłeś delikatnie na ziemi, to było coś fantastycznego. Kolejne przejście, kiedy podtrzymywałaś partnerowanie o plecy. I na samym końcu... Nie, ja już więcej nic nie powiem. Fajnie, no cieszę się, że pan Tomasz Wygoda dał taki komentarz, bo ja naprawdę tutaj też nie miałam ochoty nawet tego komentować, bo to było tak zawierające dech w piersiach, naprawdę. I fajnie, że pan Tomasz jeszcze tutaj właśnie zwrócił uwagę na to prowadzenie, gdzie Michał ją położył właśnie, tak jak powiedziałam, jak na łóżko. To jest tak jakby Josefina Becker, posłuchajcie, ożyła. To jest jakiś, jakbym widziała jej taniec, którym ona porywała wtedy. A masz swoje oczy wszystkie, czy nie? Czy jakieś sztuczne może jedno? Ale nie rozumiem takich, żartuję, wiesz. Uszczypliwość. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zęby, ja tobie nie przerywam. Okej. To jest grube. Wyczułam jakiś kwas. Zatańczyłaś to najlepiej, jak można było. Nie wiem, kto mógłby zatańczyć lepiej. Chyba tylko czerwona mama. A my jeszcze przed głosowaniem powiedzmy sobie co nieco o strojach. I tak jak Michał dla mnie nie mógłby wyglądać lepiej. I tutaj nie chodzi, jak wygląda Michał, tylko jak go ubrali. Nie mam pytań. Naprawdę, świetnie. Ja osobiście nie wpadałabym na taki pomysł. Ale wygląda to po prostu rewelacyjnie. Za to jeśli chodzi o Roxanę, nie mogę tego powiedzieć. Niestety tutaj mam wrażenie, że został podkreślony fakt, że Roxana jest tutaj najmłodszą uczestniczką. Dziwi mnie to. Myślałam, że będą ją postarzać, a dla mnie wygląda tutaj, no nie powiedziałabym dziecinnie, ale troszeczkę taka odmłodzona. Głównie ta fryzura mi się nie podoba. Ogólnie ta fryzura mi się jakby średnio podoba u kogoś, a co dopiero do tańca. Wygląda to niepoważnie, tym bardziej jeśli mamy do czynienia z pasodoble, które powinno być poważne. Tutaj bym oscylowała bardziej w takie fryzury, które miała Sara przy tango. Bardzo poważne, bardzo takie mocno spięte. Tutaj nie podobają mi się osobiście rozpuszczone włosy. Sukienka tutaj też nie robi jakiegoś szału. Ma ona koronkę, jest ona czerwona. I to tyle. Według mnie wygląda ona bardziej imprezowo niż tak typowo do pasodoble. Jedyne co mogłabym powiedzieć tutaj, to teraz widzę, że na dole ma jeszcze takie długie frędzle. Ja też miałam w swojej sukni takie frędzle i naprawdę tworzył one fajny ruch. Ale patrząc na całokształt, nie powiedziałabym, że jest to trafiona stylizacja. Ja bym tutaj pokombinowała coś innego, a Roxana jest tak piękna, że naprawdę jakby ktoś się postarał, to ona wyglądałaby jak milion dolarów w tym pasodoble. Rafał Maserak. 10. Ewa Kasprzyk. 10. Tomasz Wygoda. 10. Iwona Pawlowicz. 10. I mamy najwyższą punktację. Bardzo się cieszę, uważam, że jest zasłużone. Bardzo fajnie wykonana praca. A przed nami następna para, pan Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska. Tango zatańczy para numer 11. Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska. Jeśli chodzi o całą sekwencję tango, no to nic dodać, nic ująć. Uważam, że jest to na bardzo wysokim poziomie. Też muszę wam powiedzieć, że pani Izabela Skierska ma bardzo dużo tytułów na swoim koncie, właśnie w tańcach standardowych, także w ogóle mnie to nie dziwi.
Bardzo mi się podoba tutaj wypełnienie uderzeń, każde aha było akcentowane. Super to wygląda. Bardzo trudne kroki, powiedziałabym. Jeśli chodzi o pana Aleksa, tak stricte tylko o pana Aleksa, bo ja się tu bardzo skupiam na pani Izabeli, bo ona trochę skrada tutaj show. Ale jeśli chodzi o pana Aleksa, mogłabym się doczepić do troszeczkę okrągłych pleców. Ale w porównaniu na przykład do pana Filipa, tak jak się czepiałam, no to tutaj nie mamy aż takiego problemu. Jest to delikatnie zaokrąglone, ale mi w obrazie to aż tak nie przeszkadza. Cały pokaz na naprawdę wysokim poziomie, sekwencje tango super wykonane, elementy artystyczne również bardzo absorbujące. No super się to oglądało. Bardzo przyjemnie, nie widziałam tutaj żadnych potknięć, żadnych stresowych momentów. Miałam wrażenie, że pan Aleks tutaj jest zupełnie opanowany, także wszystko na plus. Aleks, ja nie wiem, co ty chcesz, ale na pewno ja chcę, żeby z moich ust w twoją stronę motyle wypłynęły i wypłyną. Jest porażająco okrutne, cudowne, jaką masz świadomość swojego ciała, swojego ruchu, jaką masz piękną koordynację. Popracuj tylko nad stopami, ale w jakim sensie one dobrze pracują. Tylko czasami tam, gdzie był palec, było odpięte, a tam, gdzie odpięty był palec, ale to było tak mało istotne. Ja myślę, faktycznie powiem wam szczerze, że ja się nawet na stopach tutaj nie skupiłam, także nie zauważyłam tych niedociągnięć, ale w rezultacie oceny były bardzo pozytywne, także mnie to cieszy. Rafał Maserak. 9. Ewa Kasprzyk. 10. Tomasz Wygoda. 9. Iwona Pawlowicz. 9. I następny wysoki wynik. 37 punktów. Mam wrażenie, że tutaj dzisiaj nie spadniemy poniżej tej 30. Ale no co by nie mówić. Należało się jak nic. My jeszcze szybko skomentujemy sobie ich stroje. Bardzo mi się podobało, że nie dali tutaj koszuli czerwonej, a czerwoną marynarkę. Był to naprawdę fajny akcent, który dodawał tutaj elegancji, jeśli chodzi o strój pana Aleksa. A jeśli chodzi o sukienkę pani Izabeli, to może nie jest ona w moim guście. Ja bym takiej nie założyła. Ale pamiętajmy, że jest to klimat ABBA, także tutaj też musiało być jakieś nawiązanie do tego. Ale patrząc z perspektywy takiej, że tango jest tańcem standardowym, a tutaj mieliśmy bardzo krótką sukienkę, to gdyby pani Izabela była gwiazdą, to naprawdę byłoby widać mnóstwo błędów. Bo suknie standardowe są długie, tak jak widzieliśmy, była suknia no wręcz do ziemi, a tutaj mieliśmy bardzo krótką tą sukienkę, jeszcze były frędzle. Także sukienka na pewno tutaj nie pomogła, ale ze względu na to, że jest to pani Izabela, czyli zawodowa tancerka, to na pewno jej to umiejętności nie odebrało. A przed nami w tańcach latynoamerykańskich Beata Kowalska i Mieszko Masłowski. Zobaczymy, co nam dzisiaj zaprezentują. Ostatnio prezentowali nam walca angielskiego, także zobaczymy, co dzisiaj dla nas przygotowali. Rumbę zatańczy para numer 1, Beata Olga Kowalska i Mieszko Masłowski. Ogólnie od samego początku widzę taki smooth tego ruchu. Wszystko ma sens, wszystko jest w muzyce. Bardzo mi się to podobało. Something good in me.
tutaj znowu będę się powtarzała. Bardzo mi się podoba wczucie pani Beaty. Tutaj bardzo dużo nadrabia jakichś niedociągnięć właśnie tym wczuciem, mimiką. Bardzo fajnie się to ogląda. Tutaj mamy też do czynienia z monotonną piosenką. Mimo wszystko, tutaj ta piosenka też jest trudna. Mimo, że rumba jest wolna, to gdybyśmy mieli jakieś akcenty takie szybsze w tej piosence, takie bardziej rozbudowane, moglibyśmy sobie pozwolić tutaj na więcej wariacji, a nie mamy takiej możliwości. Także mimo wszystko uważam, że bardzo ciekawie do tego utworu była dostosowana choreografia. Przepiękne zakończenie. Jak i figura wcześniej, tutaj włożenie tej pytki, wyciągnięcie się, super, to jest bardzo w ogóle popularna figura w rumbie, ale zakończenie, no top. Patrząc na to, jak pracowałaś też górą, miałem wrażenie, że tańczyliście osobno, nie stworzyliście takiego jednego do końca spójnego ciała. Bo tak właśnie też muszę powiedzieć, że rumba to jest ta zmysłowość. Kiedy pamiętałaś, uwodziłaś, a jak zapominałaś, to skupiałaś się na krokach, więc to było dla mnie zauważalne. Faktycznie tutaj się zgadzam z jury, że mieliśmy jakieś emocje, ale w porównaniu do innych par, jak sobie wrócimy do poprzednich pokazów, to faktycznie było to mało spektakularne. Więc faktycznie tutaj się muszę zgodzić, że nie było jakoś oszałamiająco. Rafał Maserat. 7. Ewa Kasprzyk. 7. Tomasz Wygoda. 6. Iwona Pawłowicz. 5. No noty nie są tutaj jakieś powalające, ale też patrząc na inne pary, faktycznie oceniałabym bardzo, bardzo podobnie, ponieważ no niczym nas tutaj zbytnio nie zachwycili. Było po prostu poprawnie. A my jeszcze zanim przejdziemy sobie do następnej pary, to zwróćmy uwagę jeszcze na stylizację. Jeśli chodzi o sukienkę pani Beaty, nie mój gust. Powiem tak, nie mój gust, ale chciałabym tutaj pochwalić za te paseczki, które występują na cielistej miseczce. Czyli nie mamy tutaj miseczki na przykład czarnej i przechodzi tutaj pasek, tylko mamy iluzję takiego gołego ciała. I to mi się bardzo podoba w tej sukience. Ale to na tyle. Dobranie kolorów słabe. Brak ruchu też dla mnie słaby. Uważam, że jeśli chodzi o panią Beatkę, to powinni trochę tutaj dodać frędzli, jakiś falban, ruchu. Dla mnie ta sukienka jest po prostu nudna i w żaden sposób tutaj pani Beatce nie pomaga. Koszula jest taka starodawna, bym mogła powiedzieć, także może tutaj było właśnie nawiązanie do ABBA. Z boku ta fryzura wygląda mocno średnio, ale jak się już patrzy z przodu, to naprawdę prezentuje się to fajnie. Na pewno lepiej tutaj Mieszko się prezentuje niż jak odwzorowywał Leonardo, ale ogólnie patrząc na te obie stylizacje, oka aż tak nie przyciągają. Także mam wrażenie, że tutaj te stylizacje nie są do końca na korzyść dla tej pary. Przechodzimy do następnej pary, przed nami Filip i Hania. Zobaczymy, jak Filip sobie poradzi w kolejnym tańcu standardowym. Ostatnio tańczył nam czacze, bodajże, do minionków, a dzisiaj zobaczymy coś z tańców standardowych. Zobaczymy, czy sylwetka pana Filipa się poprawiła. Walca Wiedeńskiego zatańczy para numer 2, Filip Heiser i Hanna Żudziewicz. Mimo, że nadal widzę troszeczkę tego garba, to muszę powiedzieć, że jest progres. To jest bardzo trudne, żeby nagle złapać ramy i polecieć od razu do obrotu w prawo w walcu wiedeńskim. Nie jest to już walc angielski, który jest wolny, w którym mamy czas, żeby zbudować sobie tą ramę. On od razu postawił ramę i poleciał. Także to naprawdę trzeba docenić. Bardzo fajnie tutaj według mnie naprawdę zrobił progres. Elegancki oversway. Bardzo mi się podoba. Jak na pana Filipa, to naprawdę muszę powiedzieć, że pozycja tutaj jest clean. Przed tym jeszcze mieliśmy obroty w lewo w walcu wiedeńskim. Powiem wam, że dla mnie zawsze one były jakieś zabójcze. Wydaje mi się, że one po prostu są trudniejsze niż obroty w prawo. Może też z tego względu, że obroty w prawo tańczy się już jak się jest dzieckiem i już jak zaczyna się tańczyć walca wiedeńskiego,
to zawsze są obroty w prawo. Także w tych obrotach w lewo widziałam u pana Filipa takie delikatne podskakiwanie, ale myślę, że mimo wszystko bardzo dobrze mu poszły. Jeśli chodzi o te momenty takie stricte artystyczne, brakuje mi tutaj oddechu u pana Filipa. Mam wrażenie, że wszystko jest na takim zaciągnięciu i wszystko jest takie, wiecie, mocne, takie jak ręka idzie, to ona idzie, wiecie, tak z takim rozmachem, ale nie ma tej swobody, którą się fajnie ogląda, tak przyjemnie, bo to są takie momenty właśnie oddechu w tej choreografii. Tutaj już widzieliśmy, że troszeczkę pan Filip zaczął nam skakać w obrotach w prawo. To już może być zauważone przez jury. Powiedzmy sobie szczerze, nie jest to aż tak wysoki poziom, jak na przykład pani Anita dzisiaj zaprezentowała w walcu angielskim, ale z drugiej strony podobał mi się dużo bardziej ten walc wiedeński niż poprzednia czacza właśnie taka minutkowa, taka niby śmieszna. Wiesz co, stóp nie widziałam, ale ja nie potrzebuję, bo ja w głowie widzę, co robią twoje stopy, więc tańczyłeś dosyć płasko, co jest bardzo poprawne. Brawo, nie robiłeś polki hop. Okay. To było bardzo ładne, jak powiedziała Iwona, tylko przede wszystkim ja pociągnąłbym dalej ramę i waszą pozycję, żeby była bardziej otwarta i to było widać też przy wykańczaniu. Tutaj się zgodzę z panem Tomaszem, bardzo brakowało tego rozciągnięcia, ale mi się wydaje, że po prostu pan Filip ma taką budowę ciała, że trudno tutaj postarać się o jakieś takie rozciągnięte pozycje. Rafał Maserak. 8. Ewa Kasprzyk. O matko. 9. Tomasz Wygoda. 6. Iwona Pawłowicz. Z rybką 7. O, nie najgorzej. 30 punktów w porównaniu do ich poprzedniej punktacji. Naprawdę mamy spoko sumkę. Jeśli chodzi o stroje, to sukienka Hani jest przepiękna. Jest dopasowana do Hani. Podoba mi się ta innowacyjność na dole, że nie mamy, wiecie, zwykłego materiału, tylko jest taki materiał półprzeźroczysty. Bardzo pięknie to wygląda i te delikatne aplikacje, które się mienią, do tego te delikatne pióra, które dodają właśnie tej magii, kiedy tańczymy. No jak najbardziej na plus ta sukienka. A u pana Filipa klasycznie kamizelka standardowa. Bardzo ładnie to wygląda. Myślę, że tutaj po prostu u pana Filipa postawili na klasykę i bardzo dobrze. A przed nami następna para, pani Małgosia Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara. Zobaczymy, co nam dzisiaj zaprezentują. Tango zatańczy para numer 6. Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara. Mam wrażenie, że po obejrzeniu tych wszystkich pokazów, przynajmniej u mnie tak jest, że jest takie, oj, taki spadek, wiecie, ja na to patrzę, tu już nie ma takiej techniki, takiego flexibility, wiecie, tutaj już nie ma tych smaczków takich, wiecie, do oglądania, ale pamiętajmy o tym, że pani Małgosia dobija 60, także nie powinniśmy brać tego wszystkiego jedną miarą, tak jak już mówiłam w poprzednim odcinku, to jest trudne. Tak? Dla jury. Bo tutaj oceniamy pary, wyłaniamy kto jest najlepszy, kto jest najgorszy. To jest trudne, no bo tutaj widać przepaść pomiędzy tymi parami. Now
Nie wiem, czy to było zaplanowane, ale wydawało mi się, że w pewnych momentach oni wchodzili w ramę turniejową, w tango turniejowe. I ja w ogóle tego tanga turniejowego nie widziałam. Nie widziałam wyciągniętej sylwetki pani Małgosi, nie widziałam główki w odpowiednim miejscu. Praktycznie nic tam nie było. Widziałam, wiecie, jak się spotykamy na imprezie i tańczymy sobie wolnego. I nikt nie zwraca uwagi na to, jak się stoi, jak się wygląda. Także tutaj naprawdę słabizna, jeśli o to chodzi. No tutaj już prawie jestem pewna, że miał być tango turniejowe. I to wygląda bardzo kiepsko, taka sekwencja w rogu. Tutaj pani Małgosia się uśmiecha. I powiem wam, że ja na początku miałam takie... Nie pasuje tu do tanga. Tango jest, wręcz powiedziałabym, agresywne. Tutaj nie mamy miny. Jest super. To bardziej samba, salsa, takie Rio de Janeiro, spoko. Ale powiem wam, że gdyby mi też puścili Mamma Mia do tanga, nie wiem, jaką bym miała minę. Mam delikatne wrażenie, że to nie jest dobry dzień pani Małgosi, bo tutaj był też moment, kiedy się rozdzielili i totalnie mam wrażenie, że gdzieś jej mózg odleciał. Czasem tak po prostu jest i wtedy się improwizuje, wtedy się łapie kontakt z publicznością, nie patrzy na partnera, co on robi. On sobie może robić co innego, ty robisz coś innego, jak zapomniałaś, trudno. A ona gdzieś tym wzrokiem szukała swojego partnera, no i właśnie dała nam znać, że coś jest nie tak. No powiem wam tak, ja się cieszę, że pani Małgosia się odważyła, że przyszła do tego programu. Na pewno zrobiła dzięki temu bardzo dużo dla siebie, pokazała innym kobietom, że one też mogą tańczyć w wieku 60 lat. Ale wydaje mi się, że jak już dochodzi aspekt innych par, konkurencji, rywalizacji, no to tutaj już ciężko to widzę. No jest mi ciężko powiedzieć przykre słowa. Muszę się odciąć od tej trójki, słuchaj. Ale też trzeba powiedzieć miłe słowa. Ponieważ... To nie była tragedia, to była, bo ja nie wiem, co to było w ogóle. Ja nie wiem, co to było, Małgosia. Wyszłaś dezorientowana, nie było ramy, nie było trzymania, nie było nóg. No nic! Zagrałaś to tango jako aktorka rolą. I to niech Ewka daje dychę. Ja dam jeden i się będzie średnia. Ja dam, ile będę chciała. No niestety tutaj muszę się zgodzić z panią Iwonką. No nie wyglądało to dobrze. Było bardzo dużo niedociągnięć. To nawet nie można nazwać niedociągnięciem, ale po prostu błędem takim widocznym. Także no... Średnio to słyszeć, powiem wam tak, bo pani przyszła z taką, wiecie, energią tutaj, wkłada na pewno dużo siebie w treningi, dużo serca w to, co robi tutaj na tym parkiecie. I usłyszeć takie coś, no średnio. Szkoda mi tej pani, ale no pani Iwonka tutaj postawiła na szczerość. Rafał Maserak. 6. Ewa Kasprzyk. 9. Tomasz Wygoda. 4. Iwona Pawłowicz. Małgosiu, nie znalazłam nic, czego mogłabym się doczepić. 3. Pozytywnie. No na szczęście pani Iwonka nie dała tej jedynki, o której wspominała. Mamy 22 punkty, co nie jest wysokim wynikiem, ale też nie jest aż takim złym. Także nie jest aż tak źle, a my sobie powiemy jeszcze o strojach. Od razu na wstępie mogę powiedzieć, że strój pana Kamila mi się podoba, nie mam się do czego doczepić, ale jeśli chodzi o sukienkę pani Małgosi, pozostawia dużo do życzenia. Mi osobiście się to nie podoba. Głównie mi się nie podobają te paski tutaj. Frędzle? Spoko, niech się rusza. Tym bardziej babeczki właśnie w takim wieku, powiem wam tak z doświadczenia, jak patrzę na kobiety w podobnym wieku do pani Małgosi na parkietach Pro-Amu, no to starają się gdzieś tam, żeby ten ruch był tej sukni, żeby troszeczkę im ten ruch pomógł. Więc tutaj jak najbardziej frędzle okej, ale jest ich trochę mało. Ja bym tutaj postawiła na coś zupełnie innego. Mi się tak troszeczkę wydają te paski takie lizakowe, takie cukierkowe. Nie wygląda to dobrze. Nawet nie wiem, co powiedzieć dokładnie na to. Po prostu jak patrzę na całokształt
to zbytnio mi się to nie podoba. A my teraz przejdziemy sobie do następnej pary. Julka Kuczyńska ma fashion, Michał Danilczuk. Ostatnio było bardzo dobrze, także zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Czaczę zatańczy para numer 7. Julia ma fashion Kuczyńska i Michał Danilczuk. Początek bardzo świeży, coś takiego nowego, nie widziałam jeszcze takiego czegoś, także super tutaj propsy dla choreografów, naprawdę super to wyglądało. Dlaczego daliście Julce buty, ćwiczki? Już nie wspominając o tym, mówiłam to już przy pani Dagmarze, jest łatwiej, to już wszyscy wiemy. Ale tu by przepięknie wyglądały buty do tańców latynoamerykańskich. Ze szpileczką. Nie rozumiem. Widzę, że tutaj Julka trochę odcina, ma takie momenty, których nie ogarnia w choreografii po prostu, albo ich nie zapamiętała, albo w tym stresie po prostu jej wysiadło. I ja jak najbardziej to rozumiem, też miałam takie momenty na turniejach, nie ma problemu. Ale w takich momentach nie odpuszcza się. Ja widziałam, był moment, w którym Julka po prostu robiła ha, 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 puściła całe ciało. Tego nie chcemy widzieć na parkiecie. Nawet jak się zaśmiejemy, to zaśmiejmy się w takiej pozycji. Cały czas bądźmy ready, kiedy partner do nas podejdzie, będzie chciał zrobić kolejną figurę, musimy mieć spięte ciało, musimy być ready, żeby pójść do kolejnej figury. A nie, że tutaj teraz relaks totalny i w ogóle najlepiej zejdźmy z parkietu, zacznijmy jeszcze raz. Słabo to wyglądało. Końcówka również taka fajna, wymyślna, bardzo mi się podoba. Ale tutaj się jeszcze muszę przyczepić do mimiki. Ja w ogóle mam problem z Julką, jeśli chodzi właśnie o tą mimikę. Mam wrażenie, że nieważne jaki taniec, to Julka albo jest taka, albo jest taka. Tutaj byśmy chcieli zobaczyć troszkę więcej twarzy Julki. Ogólnie oglądało mi się to dobrze, było to przyjemne dla oka, ale troszeczkę się popsuło. Miałam wrażenie, jak zobaczyłam ten początek, mówię, wow, po prostu rozwalał system i tak zaczęło siadać. Także słabiutko tutaj akurat, jeśli chodzi o ten występ, ale zobaczymy, co powie jeżeli. Julio, wiesz co, to było bardzo ciekawe, ponieważ ty wyszłaś i to tak zrobiłaś jakby tak pyk. Od niechcenia. I tak, i od niechcenia zatańczyłam sobie czacze. To nie było złe, chociaż brakowało mi takich wykończy. W czaczy musi być one, taki akcent, taki boom. No i pani Wonka ubrała to przepięknie w słowa. Zgadzam się jak najbardziej. Wszystko. Była lekkość, ale brakowało w tym takiej czaczy, brakowało w tym charyzmy. A my zobaczmy, jak z punktacją. Rafał Maserak. 8. Ewa Kasprzyk. 10. Tomasz Wygoda. 8. Iwona Pawłowicz. 7. Punktacja jak najbardziej udana. Mamy 33 punkty, co uważam za naprawdę wysoki wynik, tym bardziej jak na właśnie taką czaczę. Naprawdę spoko. No a jeśli chodzi o stroje, no to muszę wam powiedzieć, przepięknie. Julka wyglądała, Michał wyglądał również pięknie. Ja tutaj widzę Abbę. Mamy dzwony. Wykorzystał tutaj ktoś potencjał Julki sylwetki, która jest... I pozwolił sobie na bardzo tutaj wysokie wycięcie w górze i bardzo niskie na dole. Super to wygląda, ja uważam, nic dodać, nic ująć. I mi tutaj ta fryzura pasuje, powiem wam szczerze. Tak jak u Roxany, bo ona jest dosyć podobna do fryzury Roxany. Tak jak u Roxany mi to nie pasowało, dla mnie było za dużo, za duży bałagan. Tak tutaj jakoś się to wszystko ze sobą komponuje, także naprawdę stroje top. A my przechodzimy do następnej pary. Maciej Musiał, Daria Syta. Zobaczymy, co nam dzisiaj zatańczą z tańców latynoamerykańskich. Ostatnio widzieliśmy tango, pamiętam bardzo dobrze, ponieważ krytykowałam stroje, także zobaczymy, w czym dzisiaj wyjdą na pokaz.
Jajfa zatańczy para numer 12. Maciej Musiał i Daria Syta. Powiem wam już na samym początku, podoba mi się to, że Daria tutaj się odsunęła, została w miejscu i dała taką solówkę dla Macieja. Pierwszy raz widzę tutaj takie coś w tej edycji, że pozwoliła naprawdę gwieździe, żeby się wykazała, żeby pokazała się sama i to na samym początku. Dla mnie bomba. Bardzo mi się podobało to przejście, w ogóle się tego nie spodziewałam. Mało tutaj widziałam w tej sekwencji kickowej, akcji, tej ping-pong taki, odbijania tej stopy, była tylko flat i wracała u Macieja, ale co zauważyłam, bardzo dobrze tutaj Daria bądź choreografowie wykorzystali potencjał Maćka. On ma taki luz i właśnie w tym jive'ie zamiast go zesztywnić, pozwolili mu pójść na całość i tutaj w tym tańcu wygląda to super. Powiem wam, że mi się bardzo podobało. Tak jak mam wrażenie, że troszeczkę krytykowałam tutaj Macieja, tym bardziej w tym tango, że był taki rozwalony, to tutaj muszę powiedzieć, że wpisał się w klimat jive'a. Wyglądało to według mnie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Najbardziej podobała mi się twoja praca stóp. Bardzo pięknie ułożona choreografia pod ciebie, żebyś dobrze tutaj wyglądał. No pani Iwonka czyta mi w myślach. Ja nic już za to nie mogę. Ja wiem tak, Napoleon przegrał tę bitwę pod Waterloo, ale wyście ją wygrali. O co chodzi? Rafał Maserak. 8. Ewa Kasprzyk. Jak zawsze 10. Tomasz Wygoda. 9. Iwona Pawłowicz. 7. Bardzo mi się podoba ta punktacja, jest adekwatna do tańca, jest adekwatna do uwag, super. A jeśli chodzi o stroje, to jest dużo lepiej. Mam wrażenie, że tutaj Maćka znowu zrobili na takiego wujka, ale tutaj to pasuje. Jive jest taki, jive to jest rock and roll, tutaj się bawimy. Więc podoba mi się to, że nie ulizali włosów Maćkowi, że dali mu taką luźną kamizelkę, która jeszcze dawała takiego powiewu. No a Daria wyglądała przepięknie. Pasuje mi tutaj ta suknia, zazwyczaj właśnie do jive'a. Dziewczyny są praktycznie całe we frędzlach, ta sukienka jest dosyć krótka. Daria jest przepięknie w takim kolorze. Fajny kitek u góry, coś nowego, bo chyba jeszcze w tej edycji nie mieliśmy kitka u góry. Mi się tutaj naprawdę wszystko podoba, nie mam się do czego doczepić. I przechodzimy do ostatniej pary w tym odcinku, czyli oczywiście kto? Królowa życia, pani Dagmara Kazimierska i Marcin Hakiel. Ostatnio była bodajże czacza, także dzisiaj spodziewam się jakiegoś standardu. Tango zatańczy para numer 8, Dagmara Kazimierska i Marcin Hakiel. Pozycja otwarta tutaj nie wygląda dobrze, ale od początku do tego momentu, do pozycji zamkniętej powiedzmy sobie, do ostatniego taktu pozycji zamkniętej, sztos.
trochę tutaj niekorzystnie kamera nagrała. No śmiesznie to wyglądało. Po prostu pani Dagmara jak ryba, która nie widziała wody, wiecie, pół roku. Tak jak na początku wyczuwałam tą tematykę, wiecie, tego tanga, tak tutaj przez uśmiech pani Dagmary, który oczywiście jest jej takim atrybutem, ale tutaj go nie chcemy. Troszeczkę właśnie ucieka nam ta tematyka, taka tango. No muszę powiedzieć, super pomysł z wstążką. Właśnie nie powiedziałam tego na początku, od razu zauważam, mówię, to będzie dobre. Bardzo fajne, trochę nie rozumiem tych ruchów. Pani Dagmary, co one miały znaczyć? Czy ona rozpędza jakiś pociąg? Nie wiem, ale bardziej ja tutaj bym prosiła tego partnera, żeby on wrócił. Cokolwiek tutaj, albo bym go chciała przyciągnąć. Powiem wam tak, nie wiało nudą, coś się działo, tutaj mieliśmy te pieniądze, wiecie, choreografia wymyślona naprawdę świetnie, uważam. Pani Dagmara w pewnych momentach nie domagała, ale można powiedzieć, że był to jeden z jej najlepszych pokazów. Tango taki sobie, bo ty tak, rozchichrana, roześmiana, ciężko mi sprawy techniczne oceniać, bo ich nie było. Rafał, co to było? Rafał, proszę. Ja się w ogóle nie zgadzam z Iwoną. Hello! Usiądź. Słuchajcie, prosta sprawa. Wykonaliście trudny wzór matematyczny. Czyli były oczywiście emocje plus kroki równa się taniec. I to było. No i było! Dziękuję. Ja tutaj troszeczkę widzę to, że z tego względu, że pani Dagmara ma duży zasób fanów i mam wrażenie, że program troszeczkę to odczuwa, że mimo tych złych ocen pani cały czas przychodzi do kolejnego odcinka i tutaj pani Iwonka powiedziała prawdę, no bo tutaj mało rzeczy było, a tutaj jednak musi być zawsze ktoś, kto panią Dagmarkę broni. I wydaje mi się, że to właśnie z tego względu, że ona ma wielu sympatyków. No i właśnie wydaje mi się, że to z tego względu, że pani Dagmarka po prostu ma wielu sympatyków i zawsze się musi w żyli znaleźć ktoś, kto właśnie tak, wiecie, podniesie ją troszeczkę do góry. Co oczywiście dzień złe. Rafał Maserak. 6. Ewa Kasprzyk. 7. Tomasz Wygoda. Mocne 4. Iwona Pawłowicz. 4. 21 punktów. Wydaje mi się, że mniej więcej tak oscylowała właśnie ich punktacja. 20, czasem chyba było nawet 18. Także 21 wydaje mi się, że dla nich to jest naprawdę okej punktacja. Wydaje mi się, że tutaj akurat na pewno nadrobił SMS. A my zanim poznamy parę, która dzisiaj opuści program, powiedzmy sobie szybciutko jeszcze o stylizacji pani Dagmary i pana Marcina. No powiem wam tak, mi się bardzo podobało. Pani Dagmara wyglądała prześwietnie dzisiaj. Miała super zrobione włosy, kwiat dodawał tutaj takiej elegancji. Podoba mi się, że styliści tutaj odsłaniają ramiona pani Dagmarce, wygląda to po królewsku. Strój pana Marcina również jest w klimacie, jest elegancki. Nic dodać, nic ująć. Bardzo tutaj wszystko kompatybilne, pasuje do piosenki, pasuje do nich superowo. A przed nami, kochani, decyzja, kto dzisiaj opuści program. Zobaczmy. Za chwilę dowiemy się, kto niestety opuści Taniec z Gwiazdami w dzisiejszym 3. odcinku. Na pewno nie rozstaniemy się z Roxy i Michałem. Macieja i Darię. Alex i Iza. Julię i Michała. Anita i Jacek. Krzysztof i Sara. Filip i Hania. Beata i Mieszko. Dagmara i Marcin. Zostały z nami dwie pary. Pani Dagmarka dzisiaj nie jest zagrożona, za to mamy pana Kamila i panią Magdę oraz pana Kamila i panią Małgorzatę. Zobaczymy, która para dzisiaj odpada. Głosami widzów i punktami jurorów. Do 4. odcinka Tańca z Gwiazdami awansują
Kamil i Magda. Taniec z gwiazdami opuszcza dziś Małgosia i Kamil. I w dzisiejszym odcinku żegnamy się z panią Małgosią. No niestety, wydaje mi się, że faktycznie dzisiaj ich taniec odstawał od reszty, tak bardzo dobitnie odstawał. Więc w tym aspekcie mnie to nie dziwi, aczkolwiek no wiadomo, zawsze jest smutno, tak? Tym bardziej, że tutaj dla tej pani mam wrażenie, że to było pewne takie odrodzenie. Wiecie, w pewnym wieku człowiek potrzebuje takiego bodźca i mam wrażenie, że właśnie ten program był bardzo ważny dla pani Małgosi. Ale trzymamy kciuki za resztę uczestników, a my się widzimy za tydzień, zobaczymy, kto za tydzień opuści program. Powiem wam, że już się robi tak smutno, bo naprawdę co tydzień będziemy się żegnać z jakąś parą. Ja już tutaj się przyzwyczaiłam, zobaczyłabym ich jeszcze w czymś, a za tydzień znowu z jakąś parą się pożegnamy i tych par będzie się robiło coraz mniej. Bardzo to smutne. No ale nic, taki jest program, ktoś w końcu musi go wygrać. A my, kochani, widzimy się już za tydzień, a ja za dzisiaj wam bardzo, bardzo dziękuję. Zostawcie komentarz, co uważacie o tym odcinku i która para podobała wam się najbardziej, a ja już zmykam i widzimy się za tydzień. Pa, pa!